potrafi pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w świecie twoją pracę przy elewacji kościoła. To kontynuacja zadania rozpoczętego 2 lata temu, które obejmowało wówczas odmalowanie wnętrza świątyni. Natomiast w ubiegłym roku podjęte zostały prace związane z odrestaurowaniem wieży kościoła. Obecnie trwają roboty restauratorskie przy północnej ścianie budowli, które mają zakończyć się pod koniec lipca. Będą to ostatnie prace remontowe przewidziane na ten rok. Może troszeczkę spójrzmy w historię. Od 2009 roku trwają prace przy tej wspaniałej świątyni. W 2010 roku została ona wewnątrz odmalowana, odrestaurowana. W 2011 podjęliśmy pracę przy odrestaurowaniu wieży. Łącznie z drewnianymi żaluzjami zostały również te otwory w wieży zabezpieczone przed ptactwem. Został również uruchomiony zegar. Teraz jeszcze trzeba poczynić starania, aby on jeszcze bardziej dokładnie chodził. Tu wielką zasługę ma nasz parafianin, pan Borkowski, bo on się właśnie zajął właśnie uruchomieniem tego zegara. Jak się dowiedziałem, zawsze tym zegarem się opiekował. Obecnie trwają prace restauratorskie przy północnej ścianie naszego kościoła. Potrwają one gdzieś do 20 lipca. Prawie 3 miesiące te prace tu w tym roku trwają. Dodajmy, że również we wnętrzu budowli przeprowadzono spore zmiany. Za nami już tak zwane zdiamentowanie posadzki i odrestaurowanie nawy głównej. W tym roku też tuż przy kościele powstał nowy parking, który pobudowało miasto. Zawsze próbujemy udoskonalić wystrój kościoła. Na przykład w tym roku została zdiamentowana posadzka w kościele, gdzie nabrała nowego blasku, nowej świetności i piękna. Również odrestaurowaliśmy inną metodą całą powierzchnię kościoła w sensie nawy głównej. Z uwagi na rozmiar zabytku wszystko podzielone zostało na szereg etapów, z których do wykonania została jeszcze ostatnia część planowana na 2013 rok. Wówczas prace konserwatorskie obejmą południową ścianę kościoła, jak i część zwaną prezbiterium. Na ten rok zakończymy prace odrestaurowywania. Planujemy, aby w przyszłym roku zająć się ścianą południową tego kościoła, jak również i ścianą przy prezbiterium. Warto zauważyć, że prace są możliwe dzięki dotacjom, jakie parafia pozyskała z samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz gminy Świecie. Mowa łącznie o kilkuset tysiącach złotych.